Jak mówi nasza wspaniała artystka Doda, królowa jest jedna. Dziękuję Aniu za to pytanie. Dzięki. Jeżeli wchodzicie do człowieka, do mieszkania, to okażcie trochę kultury. Cześć, tu Ania Kruk, oglądacie Świat Gwiazd, ze mną Laura Samojłowicz, cześć. Cześć Ania. Kochana, jesteśmy na evencie tanecznym. Co ty tutaj robisz? Czym jest dla ciebie taniec? Taniec to jest bardzo duża ekspresja i odwaga, a zarazem brawura. To w sumie jest to samo, nie? Brawura. Brawura. I odwaga, w sumie to jest jedno, ale też dużo nie potrzeba, bo tak naprawdę wystarczy tylko ruszyć nogą. I już się samo zaczyna wszystko dziać. Czyli lubisz tańczyć? Bardzo. Ja widziałam cię na parkiecie, bardzo, bardzo mi się podobało, jak tańczysz. Widziałaś mnie tam? Tak. Lepiej jak jest więcej. Bo tutaj są lekcje tańca, więc skusisz się na taką lekcję? Jasne. A ty? Ja już kiedyś miałam lekcję, wiesz, ja myślę, że nie muszę brać lekcji, ale mogłyśmy zatańczyć razem. Tak, że my jako królowe mamy to. To się po prostu ma. O, uważasz się za królową? Chłopaki też to mają. Uważasz się za królową? Pewnie. Jak mówi nasza wspaniała artystka Doda, królowa jest jedna. Czyli jak Doda jest jedna dla siebie, to według mojej matematyki każda z nas nią jest. Dokładnie, mi się mega podoba ta logika. Każda jest dla siebie królową, dokładnie. A czy ty poszłaś do Top Model jako królowa? No, powiedziałabym, że taki trochę nieopierzony kurczaczek. Ale na pewno na brawurze trochę. No zdecydowanie na brawurze. Czy brawurowo byś oceniła swój występ? Tak. Tak. A skąd w ogóle pomysł na Top Model? Wiesz co? Ja tam wszystko powiedziałam, Aniu, wiesz? Ja tam wszystko powiedziałam. W takim razie dopytam o aktorstwo. Co z aktorstwem? Jak idzie? Bo wspominałaś kiedyś, że tych ról nie było aż tyle, jakbyś mogła sobie wymarzyć. Czy tak nadal jest? No. Tak, tak, tak. To... Tak, z tym aktorstwem jest tak, że przede wszystkim aktor jest stworzony do tego, żeby grać. To jest jego zadanie. Jak jest dobry, jak jest ambitny, to po prostu to robi. Jest przygotowany na najlepsze. Ale wiesz, z tego się nie wychodzi. To nie jest tak, że ktoś ci powie, wiesz, albo ma gorszy dzień, nie. Ja wybrałem tę drogę, wybrałem tę ścieżkę i tak jak mamy doktorat z czegoś, etc., etc., aktor jest od grania. Aktor wstaje i on to po prostu czuje. A czy ty tak na co dzień, cały czas grasz? Dzięki za to pytanie, bo dużo ludzi myśli właśnie coś takiego, to się ma albo się nie ma, wiesz? To się ma albo się nie ma. Wstajesz, wiesz. Czy ja muszę grać? No, wiesz no, czy ja muszę grać? Ja nie muszę, a może muszę.
Ale wiesz, w internecie bardzo dużo pojawia się pytań o właśnie twoje zachowanie. Na przykład jak czasami milczysz na wywiadach albo mówisz po angielsku, to jest kreacja? Czy właśnie taka po prostu jesteś? Dziękuję Aniu za to pytanie. Dzięki. Zobacz. No zostawmy to tak. No, zostawmy. Znaczy, jeśli chcesz chwilę pomyśleć o tym, to możemy zrobić tu pauzę. Wiesz, to jest takie, myślę, ważne pytanie, które ludzi nurtuje, bo wiesz, ludzie cię bardzo lubią. Ty, było ciebie kiedyś dużo w show biznesie, zrobiłaś też sobie przerwę, do tego bym chciała jeszcze zaraz pójść. I po prostu myślę, że masz wiele osób za sobą, chociaż możesz tego nie być świadoma, bo gdzieś tam, wiadomo, hejt się też często wylewa. Ale myślę, że osoby, które bardzo cię lubią, chciałyby po prostu to wiedzieć. To w takim razie... To w takim razie, Aniu, jak myślisz, co lubią we mnie? Co lubią w tobie? No, myślę, że lubią cię za twoje role, wiesz. Ty zrobiłaś sobie też chyba, tak? Wspominałaś o tym przerwę od show biznesu, bo wspomniałaś, że pewnie ludzie cię zaszczuli, więc myślę, że teraz już nie bierzesz show biznesu na poważnie i myślę, że to jest taka twoja trochę gra w tych wszystkich wywiadach. Czy tak nie jest? Moje zadanie jest to perform. Moje zadanie jest kreować. Moim zadaniem jest być szczęśliwym człowiekiem, zadowolonym, spełnionym. A każdy z nas ma jakąś ścieżkę, która go w ten sposób realizuje. I ja wybrałam tę ścieżkę. Tak, jest nas więcej. W tym sensie, że dziękuję ci za to, za te rozmowy. Wiesz, tutaj no... La, 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 la. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie szanują i lubią i wystarczy, no. Chociaż ja jestem dzieckiem miłości, to dla mnie wszystko jest miłością. Walentynki. No, miłość jest super ważna. Miłość jest najważniejsza, tak bym nawet powiedziała. Czyli dla ciebie miłość jest na topie, numerem jeden? Właśnie, nie dużo osób potrafi podchodzić z tą miłością. Czy ciebie dużo spotyka hejtu w internecie? Ja w ogóle tam nie wchodzę. I chciałam tylko poinformować... Dobrze nas słychać? Dobrze. Chciałam tylko poinformować wszystkich, którzy ewentualnie będą oglądać ten wywiad do tego momentu. To jeszcze jest tak, że jeżeli jakikolwiek z was, człowieki, będzie chciał wejść na mój telefon, to znaczy na Instagram, czy TikTok, czy Facebook i skomentować w jakikolwiek sposób, to niech tego nie robi. Dlaczego? Bo jest taka mała ikonka ze śmietnikiem. I jeżeli ktoś pozwoli sobie, bo tam, co państwo robicie na tych forach, to tam sobie róbcie, ale jeżeli wchodzicie do człowieka, do mieszkania, to okażcie trochę kultury. Więc dla mnie takie czerwone tam przycisk, taki śmietniczek. Weźcie się za książki, weźcie się za sedno swojego jestestwa. Bless. Dziękuję. Wiesz, internet po prostu bywa takim okrutnym miejscem, ale chyba te miłe komentarze znaczą dużo, co? Też, oczywiście. Tak, tak. Warto być w internecie dla tych miłych komentarzy? Ja tam nie wchodzę. O których mówisz, Aniu? Nie, po prostu na pewno są takie miłe komentarze pod twoimi zdjęciami. Ale wiesz co? Tak, ale... Jeżeli państwo chcecie
zobaczyć mnie na scenie, w jakiejś produkcji, pójść do teatru, zapłacić za bilet, czy koncert przyszłościowy, to zapraszam Państwa, chętnie podpiszę autograf, czy nawet się uśmiechnę z bliska. Ale tak to nie znam tej przestrzeni za bardzo. Już nie jest to mi... Człowiek... No. To jest chyba najlepsze podejście po prostu. Nie czytać tego, bo tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, miałaś taki moment, kiedy odsunąłeś się od show biznesu, prawda? Bo wspomniałeś, że ludzie cię zaszczuli, to prawda? Wiesz co? Ja myślę, że... z używkami, tak jak z hejtem, jest tak, że jeżeli twoja matryca ma nawet taki najmniejszy, taki pstryczek, takie ukąszenie komara, takie nic, to każda używka albo hejt prędzej czy później dojadą człowieka. Więc lepiej zadbać o siebie i ukąszenie komara jak najszybciej wyleczyć. To wtedy żadna używka i żaden hejt do ciebie nie dotrze. I tego się trzymajmy, aby ten hejt do nas nie docierał. Wielkie dzięki za rozmowę. To jest Świat Gwiazd. Zapraszamy do oglądania innych naszych odcinków.